Od 1 lipca klienci będą objęci jeszcze większą ochroną niż dotychczas. Tę ochronę można podzielić na jakby dwie części. Pierwsza to kwestia właśnie bezpieczeństwa wydatkowanych pieniędzy. Na wypadek niewypłacalności klient otrzymuje pełny zwrot wpłaconych kwot, jeżeli nie mógł wyjechać przed ogłoszeniem niewypłacalności przez organizatora. Natomiast gdyby takie zdarzenie miało miejsce podczas pobytu, zapewnienie po pierwsze kontynuacji pobytu zgodnie z umową, jak również koszt powrotu klienta do kraju. Drugi element to oczywiście bezpieczeństwo związane z innymi elementami określonymi w ustawie, jak na przykład obowiązki informacyjne. Tutaj klient musi otrzymać informację o tym, co wykupuje, bo przecież sprzedawane są marzenia. Dotychczas nie było mowy właśnie o ochronie sprzedaży usług za pośrednictwem internetu. W tym momencie klient ma te same prawa wynikające z zawartej umowy przez internet, jak również różny sposób sprzedaży usług może być chroniony ustawą. Tak zwane połączone usługi turystyczne również zapewniają ochronę, nieco inną, nieco mniejszą niż przy klasycznych organizatorach turystyki.